A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Deep Sky Derelicts. Wykryto ukryte zagrożenie, czyli nie wiemy, na jakim statku jesteśmy na razie, chociaż możemy zobaczyć sobie zawsze pewnie w dzienniku misji. Tu mieliśmy gdzieś jakieś zadanka, sprzeczne sygnały, tak. Czyli jesteśmy na statku Messarn. Zobaczymy u Daro. Daro nie ma tych wzmacniaczy do skanowania, czyli możemy iść sobie dalej. Ostatnio zaznaczaliśmy śluzę i tutaj mamy, co my tu mamy? Panel z danymi. Okej, no to idziemy zobaczyć. Pułapki chyba wymanewrowałem, tak mi się wydaje. Funkcjonujący panel, możemy podładować energię, myślę, że czas najwyższy. W ogóle nie ma tej opcji odblokowania obszaru, więc możliwe, że nie będzie zablokowanych obszarów na tym statku lub będą, ale wtedy trzeba będzie znaleźć inny panel. Zobaczmy, co tu się dzieje. Tutaj mamy przepływ energii, czyli na wypadek jakiejś bitwy możemy dobierać karty. Mamy szansę na dodatkową akcję. Witchhaven, przeszukiwanie. 21 broni. Wykryj słabe punkty. No, takie trochę średnie, co? Bierzemy na sprzedaż. Zobaczmy tutaj. Ogniwko. Może być. Możemy sobie nawet to małe zużyć tutaj. Zrobimy od razu sortowanko. Chodźmy jeszcze tutaj. I zaraz będzie skanowanie. Uderzenie krytyczne, migawka i jakieś tarcze. Zobaczymy, może coś fajnego. Unik. Ale trzy karty dla nas na ten etap raczej zbędne ustawiamy jako złom. Nie mogę wciąż dorwać takiego rdzenia tarczy. Z takimi absorpcjami. Z procentowym zmniejszeniem obrażeń dla Witchhavena. Może takie nie lecą w ogóle? Ale pewnie lecą, skoro wzmacniacze mogą mieć te absorpcje, no to rdzeń chyba tym bardziej, tak mi się wydaje. Może tutaj sobie podejdźmy. Trafiliśmy na złom. 27 punktów energii. Niedużo z Witchhavenem. No i tutaj myślę, że skanowanko możemy sobie uskutecznić, czyli plus 1 do zasięgu skanowania, plus 1, czyli razem mamy 6 i uwaga, no i tutaj sporo interesujących punktów, no ale trochę trzeba będzie odzłomowywać, widzę. Mamy kolejną śluzę, zaraz zobaczymy co jeszcze, tylko póki pamiętam to odłożę te bonusy do skanowania, co my tu mamy. No, za chwilę walka z szokowcami. Strażnik kobry. Taka mieszanka strażnicy kobry i scynki. Ijab, questowa, której mieliśmy szukać. Mamy jej dostarczyć informacje. Ludus, czyli no taki imienny panel. Coś z questem będzie tutaj. Obijacz, wyrywacz, dawno zmarły. Dobra. No to szokowce najpierw. Pokój wypełniony jest nieustannym szczebiotem i dźwiękami wyładowań elektrycznych. Może być. Aha, Witchhaven teraz pierwszy, ponieważ tak wyszło, ale to nie szkodzi, ponieważ on i tak zazwyczaj zaczynał od sabotażu, ale w tym przypadku to sabotaż taki zbędny, bo będziemy to atakować. Uniki mają, ale Witchhaven teraz ignoruje uniki, więc myślę, że taka seria w środkowego. To jeszcze ci boczni może oberwą przy okazji. Tutaj krytyki jakieś wchodzą. No i to mi się podoba. No ten jakoś tak nie za bardzo oberwał tymi rozpryskowymi obrażeniami. No spróbujemy ciężką bombę zapodać. Nawet ze wzmocnieniem krytycznym. Aczkolwiek no te uniki pewnie zadziałają. No zobaczymy. 30%. No jeden oberwał. Który oberwał? Ten silniejszy? Tak, ten silniejszy. No to Idaro jeszcze dostał dodatkowy ruch. W takim razie, no dobra, jeszcze jedna bomba, tak żeby ćwiczył rzucanie bombami, tak? Ło, no i dobrze mu idzie ten trening. Krytyk z bomby, jeszcze doładowanie dostał w razie czego. No i fajnie. Znaczy doładowanie to może nawet z tego dostał, bo tutaj mamy szansę na doładowanie na tym obszarze. Co my tu mamy? Narzędzie do broni, zasilenie, optymizacja, w ogóle... To jest to... Opóźnienie 1, to takie średnie trochę. To już lepsze, ale no nie. A poza tym całkiem niezłe, no ale...
No ale no nie. Musimy znaleźć coś fajniejszego na ten etap. Chyba zamiast tego wzmocnienia elektryczności bym chciał. Z drugiej strony czasami się to jeszcze przydaje, ale to tym... Na ten etap to się jeszcze bardziej taką kartą opcjonalną stało tam. Dobra, bierzemy wszystko. Wnętrzności Mientusaka. Wykryto zagrożenie. Dobra, chodźmy tu. Kolejna walka. Czyli tak, Witchhaven pierwszy. Sabotaż może na tego opancerzonego, bo tam niedawno nam drobne problemy chciał stwarzać. W innej potyczce, więc myślę, że spróbujmy tutaj. Ten scynk to ma pewnie uniki, co? Ta uniki 16. Tutaj nie ma uników. Mamy bombę? Mamy bombę. Wzmocnienie elektryczności, wzmocnienie przeciążenia. Szkoda, że nie krytyczne, no ale próbujmy na tę trójkę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Cyk. No, jakiś tam krytyk drobny wszedł, a tamten uniknął. Szkoda. No dobra, myślę, że szyfrowanie umysłu, ale tu będą mieli pole do popisu. No zobaczymy, co zrobią. Jak to wyjdzie? Doładowanie dostał. Kurde, czyli będzie miał dodatkowy ruch, tak jest. Tutaj narzucił jakieś efekty, zaraz będziemy sprawdzać. Tamten traci. Regeneracja. Tutaj. Unik, Daro, dobrze. I dodatkowy otok jeszcze też unik zrobił. No to na razie na ich korzyść działa to doładowanie na tym obszarze. Odporność na obrażenia zmniejszona. Pasożyta nam jeszcze wepchnęli. Będzie trzeba to Prockowi wyciągać, wiadomo. Dobra, czy chcemy kolejny sabotaż zapodać? Myślę, że jeszcze na ten etap można by. Na tego z unikami, chyba że chcielibyśmy tu strzelać, ale chyba nie. Będziemy teraz kolejną bombę zapodawać na tamtą trójkę. Chociaż, jeżeli na tamtą trójkę... Zarzućmy może tutaj sabotaż. No, tam będę zmniejszał. Spróbujmy coś w ten deseń zrobić. Aha, ma doładowanie. Można by jeszcze jeden sabotaż zapodać. W sumie... A mamy ten ostrzał seryjny? Nie mamy. No to sabotaż zapodam. Na tego scynka z unikami. Dobra, myślałem, że może jeszcze jakiś ruch mu dodali. Wzmocnienie przeciążenia, nie? No dajmy kolejną bombę, ale tym razem tak, żeby pancerzyk zmniejszyć tamtemu też. Czyli, zaraz jak to będzie, tutaj, tak? Tutaj. Cyk, jakieś krytyki tu powchodziły. Masakra. No to mi jeszcze dostał dodatkowy ruch. No to jeszcze jedna ciężka bomba. Tutaj, bam. Co ten Daro tu robi? Może jeszcze jeden ruch mu dadzą? No dostałby. Doładowanie. No taki Daro, no. Z nowymi swoimi bombami. Odbicie, parowanie. Nie chcemy. To coś fajnego. Szturmowa broń. Podwójny strzał. Wybuch kontrolowany. 4 strzały? 60... 4 strzały. No, szkoda, że nie ma tutaj czegoś ciekawszego. I tutaj, ale wybuch kontrolowany wygląda nieźle. Ale nie, ale znaczy warto to mieć na uwadze, jakby się trafiły w jakimś lepszym modyfikatorze. Bo jednak to, co mamy w tej chwili, to takie 10 strzałów, a w tym drugim mamy te gwarancje trafienia, omijanie uników, to nie będę tutaj kombinował. Osłona tymczasowa. Przeszukiwanie, wydajność energetyczna, nie. Bierzemy. Zobaczmy tutaj. Co my tu mamy? Zasięg skanowania, błąd krytyczny u wrogów. Nope. Wycelowany strzał. Skupienie, uderzenie krytyczne. No nie. Odzyskiwanie pułapka z kolcami, no też nie. Ale tutaj jest ta cała Ijab. Mam nadzieję, że pułapka jej nie chroni. Nie, chyba nie. Tam się kręcą. Witam. Nie spotykam tu zbyt wielu przyjaźnie nastawionych osób. Co cię tu sprowadza? No mamy wiadomości, tak.
Przeżywam przygody, a co u ciebie? Poszukiwanie lokalizacji. Nasza firma planuje nowe inwestycje, a te wraki wydają się oferować nieskończone możliwości. A my mamy dla niej informację, że ją wylali z roboty, tak? Po ostatnich negocjacjach na temat współdecydowania zdecydowaliśmy się sprawdzić siły w nowych segmentach rynku. Umiem używać broni, więc ochrona wydawała się zbędna. To tajemnica handlowa, ale nie ty, ale... Chyba ty bez nie powinno być, ale ty nie wydajesz się osobą, która przejmuje się takimi rzeczami. Znaczy tak, obie informacje były takie same, tak? Tylko, że ta przyjaciółka to, nie wiem, jakąś taką łagodniejszą formę jej dała? A, masz od kuriera. Mam dla ciebie wiadomość. Dał mi ją młody kurier, Golem. O, dobrze. Chociaż nie, sprzeczne sygnały. Jak to tam było? Kurde. 50 punktów doświadczenia. Dobra, zobaczmy. Wywalamy cię. Powodzenia, Eli. Nie, to były takie same wiadomości. Co takiego? Byliśmy dogadani. Jak mogli mnie wyrzucić po wszystkim, co wycierpiałam dla Elicom i zrobiłam dla Esther oraz innych? Pazerne świnie. Wszystko się rozpadło. Mam dla ciebie też drugą wiadomość. To od twojej przyjaciółki Esther. Dobra. Jest kontynuacja. Jeszcze dodatkowe doświadczenie, 100 punktów. Ciebie też wylali, ale mamy Mimę. Wybaczamy ci. Co? Mordeka... Aha, dobra, myślałem, że coś o mordercy jest. Ciebie też wylali, ale mamy Mimę. Wybaczamy ci, Mordekaj. Esther i Mordekaj, nawet po tym, jak ich zdradziłam, oferują mi swoją przyjaźń. Nie wiem, co powiedzieć. To cud. I mają Mimę? To tak, jakbyśmy dostali drugą szansę. Po pierwszej wiadomości myślałam, że nie ma sensu dalej żyć. Ale to daje mi nadzieję. Niech Elicom pogrąży się w popiele. Dziękuję, z radością wrócę do przyjaciół. No, to chyba nawet dobrą kolejność tutaj dałem. Ten dźwięk to jest taki, jakbyśmy zawalili questa w ogóle, nie? Ale ten dźwięk jest zawsze... Jakikolwiek quest byśmy nie ukończyli, w jakikolwiek sposób chyba. No dobra, czyli tutaj zakończone, tak? Jeszcze zobaczymy sobie. Tak, nie ma tego zadanka już. To tutaj by trzeba było iść. Jest jakiś podejrzany panel. Zobaczmy. Zabawiaj mnie. Oh, really? Dlaczego? Aha, dane lokalizacyjne, to jest ważny panel, żebyśmy czegoś nie skopali tutaj. Spokojnie, nie ma sensu udawać. Wiem, że szukasz danych lokalizacyjnych, wyczuwam to. Dla mnie są bezwartościowe, ale przyda mi się trochę rozrywki. Zapewnij mi ją, uczestnicząc w fabule, którą przygotowałem, a chętnie dostarczę danych, których poszukujesz. No dobrze, zrobię, o co prosisz. Doskonale, zagrajmy więc. Otrzymano potlacz, tak to się nazywa. Zauważyłem, że na statku są dwie istoty. Nazywacie ich policjantami. O, to spotkaliśmy. Poszukują czegoś lub kogoś. Dam im więc potlacz, artefakt, który ujawnia najgłębsze marzenia i najgorsze obawy. Pokaż go jednemu z tych prześladowców i zobacz, co się stanie z ich relacjami, a następnie powróć do mnie i opowiedz, jak się potoczyły sprawy. Potlacz nie zadziała poza okrętem, więc nie masz co próbować się nim bawić. Kiedy już zrobisz, co trzeba, dostaniesz dane. No ciekawe. Jakieś takie motywy psychologiczne. No dobra, mamy zadanko. Ci policjanci tacy coś tam tutaj byli, nie? O, chyba nawet te kółka. To byli oni, Amus i... Ta, i ten jego partner. To któremu będziemy mieszać w głowie? A, trzeba będzie kombinować. Jak tam w ogóle miejsce? No, trochę tutaj się już kończy. A, możemy pomalutku sobie. Znaczy, tam pisaliście, że. Znaczy, ja wiem, że ja mogę wracać do bazy, jak jesteśmy przy śluzie. I nawet mógłbym, ale. Ale ja tak nie chcę. Jak mogę, to chcę sobie zrobić statek za pierwszym podejściem. Gubernator powiedział, że inni też czekają na obywatelstwo, mogą nas uprzedzić, ważny jest czas, a jak będziemy sobie tak latać w
kółko, to nigdy nic nie wiadomo. Oczywiście nie ma czegoś takiego, ale ja tak sobie to ubzdurałem. Jesteśmy na statku, trzeba sobie tu radzić, a nie... No nie wracać co chwilę. 20 punktów. A, dobra, tam. 20, elektronika. Dobra, na razie wystarczy. Przedmiot zadania, tak? Tajemniczy artefakt otrzymany od Ludusa. Wygląda jak datapad, jednak w przeciwieństwie do tamtego trzymanie go napełnia jednocześnie radością i przerażeniem. No, miesza w głowie. Okej, idziemy usuwać złom. 27 tylko. Mhm. Mhm. Śmieci. Okej, myślę, że tu najpierw. O, dzień dobry. Po wejściu do pomieszczenia zauważasz nekrotyczną istotę trzymającą wielki młot. A wszystko to za młot. Czyli cytat z Morrowinda, tak? No dobra, no to chyba sabotaż, nie? Sabotaż za młot. Mhm. No i co, znowu nie ma wzmocnienia krytycznego. Ja tu mam pecha do tego wzmocnienia krytycznego, no. Aż mam ochotę walnąć z tego, no ale to by było trochę nieinwestycyjne. Dobra, jedziemy normalnie. Tutaj nie. No jak to będzie? Coś takiego. Bam! Krytyk nie został wylosowany. Ale to nic. Szyfrowanie umysłu. No, będą mieli pole do popisu, chyba że jakieś fajne efekty tutaj wejdą. Troszkę im namącimy. Jakie uniki Daro porobił? Ale coś mu tam zrobił. Aha, aha. A, coś tutaj. Rozbrzk plagi. A, zaraz zobaczymy, co nam porobili tutaj. Odporność na obrażenia. To nie chcemy obrywać dalej. Jeszcze obrażenia zadane przez ataki plagi, to warto by szybko tę walkę zakończyć. No dobra. W takim wypadku... W ogóle ten z tym młotem tutaj to... Ma pancerzyk. Tutaj już do minus 3, do minus 3, do minus 3. No skoro do minus 3, to może zapodajmy seryjkę jakąś. Aha, nie mamy seryjki. No to w takim razie oszczędność rzemiosła. Jest jakaś seryjka tutaj? Nie ma, naprawdę? Znaczy ostrzał jest. Możemy użyć jeszcze jednej oszczędności rzemiosła. No są jakieś seryjki. Ale jednak, może jednak te Bo wiecie, tutaj już są obrażenia zaaplikowane. Jeżeli procek dołoży jeszcze jedne te umysłowe, to oni i tak padną. Trzeba się na tym skupiać. Tylko, że on ma tego shielda. No tak trochę smutek. A skoro smutek, on ma pancerz, to nawet to by chyba tu gorzej zrobiło. To jest 11 razy 1. No właśnie. To w takim przypadku już lepiej chyba 3 razy 9. Ta... razy 6 to jest 18, to nawet może zwiększyć szansę na krytyka, z wycelowanego lepiej. A tutaj ile by wyszło? Mało pewnie, no. Dajmy ten wycelowany tutaj, po prostu. Dobra, jakaś 13, jest ok. Teraz ważne, żeby... szyfrowanie umysłu znowu zrobić. To się będzie ładnie dokumulować wszystko. I Daro fajnie, żeby się na tym skupił. Nawet bez tej bomby swojej. Chociaż tutaj nie jest pewność, że załatwimy. Jak to tutaj... nie za bardzo widzę. Chociaż możemy podejrzeć chyba w taki sposób. 16 obrażeń. 12... No, nie bardzo. Nie bardzo. No to w takim razie... A szkoda, że on tam na końcu jest. Myślicie, że może zrobić coś strasznego nam?
A, dobra, jedziemy tutaj. Próbujemy zabójczy. Co będzie, to będzie. Ten jeden chyba będzie miał ruch, ale... Tutaj giną. No nawet na pewno będzie. Jeden mu zostało, no jeden mu zostało. I ten ginie, no. Ale dobra, nic strasznego. I tutaj kończymy samoczynny ostrzał. No niezły ostrzał, co? Poszło. Coś fajnego, medycyna dla melośmiacza i masa śmieci, w tym śmieć, taki rzadszy śmieć. Możemy jeszcze przeszukać sobie, dołożymy jeszcze jeden śmieć. Zobaczmy tu, zakłócenia magnetyczne, ale... A, mamy tylko jedno to narzędzie zabezpieczające, więc chyba nie będziemy tutaj tego wykorzystywać. Pozbędziemy się trochę śmieci. 20, 21, 20, 20, 20, to nie. 26. Dobra, na razie niech tak będzie. Śluzę sobie zaznaczmy. Jest. Nowa strefa lądowania. I przeszukujemy dalej złom. Więcej śmieci do przetwarzania na energię. Mhm. Tak myślę nad skanowankiem, ale chyba będziemy... żeby tu nie było ślepego zaułka jakiegoś. Może jak będziemy... No w tym miejscu zrobię skanowanie. Tak może trochę dziwnie, ale... Ale kto bogatemu zabroni wykorzystywać energię na dziwne skanowania? Mhm. Zobaczmy tutaj... A nie, tu jest przejście. Tutaj już koniec, wiadomo. Tutaj szkoda, jednak że trochę dalej nie poszedłem, to już w sumie końcówka, ale to nic. To jest tylko 35 punktów energii, to my tyle wydajemy za jedno odzłomowanie tutaj, odgruzowanie, także luzik. Ale podobało mi się na samym początku, jak graliśmy, jak trzeba było tak zwracać uwagę na każdy punkcik energii, tak jak się przemieszczamy, wszystko. To była taka gierka logiczna troszeczkę. Teraz to już tam tyle tej energii jest, że w ogóle na to nie zwracam uwagi. Dobra, to od razu bym sobie sprawdził, bo tu nie będziemy się wracać chyba w te okolice. Chyba, że do śluzy, co tu w ogóle jest. Scynki, ale mało wrogów na tym obszarze. Dobra. 24 energii. Śmieci. No dobra, idziemy odgruzowywać dalej. Przeszukujemy. Czaszka obcego, jakaś taka skamieniała. Mhm. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jakoś trzeba będzie tu jeszcze... Może na tym punkcie spróbujemy skanowanko zrobić? Albo na tym. Tutaj. To jeszcze to obejmiemy, czy tam nie ma ślepego zaułka. Mam nadzieję, że tam dalej coś nie będzie jeszcze do zbadania. Mamy 6 zasięgu, tak? Nie no, tak blisko tych krawędzi to chyba nie ma. Chociaż czasami... Czekajcie, 6 to jest... Dobra, spróbujemy. Mam nadzieję, że się wstrzelę z tym zasięgiem i nie będzie tam jeszcze jakiejś kratki podejrzanej, ale ona nawet by się tu za bardzo nie zmieściła chyba. Spróbujmy. Nie, jest w porządku, tylko tutaj tak, no ale dobra. Czyli to sobie obadamy teraz. Ten nam chyba nie ucieknie, ta grupka. Mam nadzieję.
Tutaj są dwie grupki, to tam stanowczo trzeba iść. Może od razu zobaczę, co tam się właściwie kręci. Tu się kręcą męczennicy, strażnicy. Śmierczak, szokowiec, a to co to jest? Panel z danymi znowu. No dobra. Ukryte zagrożenie. Wiecie co, zobaczmy sobie teraz może. Jeszcze weźmiemy, przerobimy to na energię. Może głowa obcego? Na razie nie, chociaż obstawiam, że w efekcie i tak będziemy te głowy przetwarzać. Okej, sortowanko. Energia 1004. Idziemy tutaj. No to w takim razie... A tutaj co to jest? To jest ten panel z danymi, dobrze. Tutaj... Szukaj... No i gdzie oni są niby? Poczekajmy na chwilę. No dobra, wejdę tu. Albo tu. Aha, trafiłem na Mientusaki. One też postanowiły grzebać sobie tutaj w śmieciach. No dobra, no to na pewno tutaj nie ma o czym mówić. Sabotaż na tego ostatniego. I tu będziemy próbować granatem to rozpracować. Jest ciężka bomba, jest wzmocnienie krytyczne. Cóż za surprise. Tylko bez uników jakichś dziwnych prosimy. Mientusaki, pyk. Jeden zrobił unik, ale może będzie dodatkowy ruch. Jest dodatkowy ruch. No to jeszcze raz ciężka bomba, zahaczymy tego drugiego, to obniżymy mu pancerz. Wow, no Daro tutaj daje popalić tymi bombami. Jeszcze doładowanie dostał. Wykryj słabe punkty podłuczej Vena. Zrobimy w ten sposób. Dobra, i teraz myślę, że atak umysłowy, chociaż tylko jeden. Nie, atak umysłowy, jedziemy. Może dojdzie zaraz kolejny, bo na pojedynczego, no to lepiej te ataki umysłowe. No dobra. 11 razy 7 w praktyce średnia. Plus jeszcze może jakieś krytyki, spróbujmy. No, jakieś tam krytyki widziałem, ładnie mu serią wjechał. Zabójczy strzał. Może być. 47 bez krytyka. A, nie doszło. No to szyfrowanie umysłu. No to powinienem to odwrotnie w takim razie zrobić, bo teraz by jeszcze obrażenia otrzymał, aczkolwiek by go to nie zabiło, więc... Więc wielkiego znaczenia nie ma. Ostrzał seryjny. Załatwione. No fajna ta muzyka przy walce. Wnętrzności Mientusaka, granaty EMP. A cóż to? Dobra, coś mamy, tylko że dwie karty takie byle jakie. Narzędzie do broni to jest. Inicjatywa. 20% obrażeń. Jeśli nie masz żadnych kart broni, dobierz dodatkową kartę. No, Daro to ma zawsze. Kartę broni. No dobra, zaraz będziemy nad tym myśleć. 27. Zostawmy to na razie. No, coś tutaj nam wpadło znowu fajnego. Może tak, najpierw śmieci sobie usunę. Okej. Daro. Czyli to wchodzi... a nie, to jest... Czekajcie, gdzie to wchodzi? Narzędzie... A nie, to jako... Nie, to w ten slot chyba. Tu! To jest takie główne. Dobra, dobra. My tam mamy te uniki. 20, 25, inicjatywa. Inicjatywę też mamy. Obrażenia spadłyby o 9%. Broń o 5%. Kurde, nie wiem, czy ja nie wolę tych uników, bo to, że ja nie mam kart broni, to się tutaj nie zdarza u niego w ogóle praktycznie. No zawsze ma jakąś kartę broni.
Bo karta broni to jest również to, nie? Takie niby znamienite, czekajcie, co tu jest? Odporność na obrażenia. Mhm. Plus zwiększone obrażenia. Wiecie co, no ja chyba wolę te uniki, 9%. I ta jedna karta jednak tutaj mniej. Szkoda, że jakieś takie wzmacniacze nie doszły. No nawet te 9% więcej obrażeń to tutaj... I tak wolę chyba uniki. Zostawmy to sobie, ale... Nie no, to nie. Jakbym to teraz przełożył, to się usunie, nie? Żeby tak chociaż podejrzeć. Nie mamy tutaj żadnych wolnych slotów, bo ta gierka to tak czasami robi, że... Że masakra. Zróbmy tak. Jeżeli bym to przełożył, jak my tutaj mamy dokładnie? Na przykład zabójczy strzał, z którego chyba najczęściej korzystam, poza granatami. Dobra, 20, 36... Nie, dobrze, zamienił. 22, 39... Uniki spadają. Dochodzi ta karta. Kurde, wiecie co? No, znaczy 9% uników to jest dużo. Jak dla niego. Zwłaszcza, że on nie ma żadnych absorpcji. Nie wiem, chyba na razie przy tym zostanę. Zobaczymy jeszcze. No ale no, fajny przedmiot. No trochę obrażenia by podniósł, no. Ale 9% uników, no. Dobra, chodźmy dalej. A tu się jeszcze coś kręciło, nie? Żebyśmy tego nie wymanowrowali i mi to gdzieś nie uciekło, zróbmy skanowanko. No dobra, idziemy na niego. Na nich tutaj. Nędzne szumowiny. Dobra. No sabotaż myślę, że jak najbardziej możemy zapodać na snajpera. Szkoda, że snajper w środku nie stoi. Tym dwóm na pewno trzeba shieldy obniżyć, więc fajnie, żeby Daro tutaj... Jest wzmocnienie krytyczne i ciężka bomba. No to... No ta pewnie nie oberwie z tymi unikami, ale ta dwójka jest istotna. Bum, tak jest, tam unik wszedł. Ale tutaj ładnie pojechaliśmy, ładnie krytyki weszły. No to co? Myślę, że szyfrowanko niech już sobie działa, zwłaszcza na tę postać z unikami. No i ci tutaj będą mieli pole do popisu. Wyglądają jakby mieli bronie szturmowe. No tutaj nic strasznego, aczkolwiek ataki zawsze trafiają w naszą postać Daro, czyli uniki mu wyłączyli. To musimy teraz się postarać. Mhm. Czy to jest czas... Na atak seryjny chyba jeszcze nie. Dajmy sabotaż na spokojnie na tego, bo jest dosyć wytrzymały, widzę. Odzyskiwanie. Jeszcze jedna ciężka bomba. Łohoho, tylko znowu unik tam wszedł. Jednego mamy z głowy. Szyfrowanie umysłu jak najbardziej. Tam jakieś zmieszania, obrażenia wchodzą, ten już długo nie wytrzyma, musimy się nad tym skupiać. No to seryjka, nie? Ten przy okazji też zginie. O, panie. Aha, dobra, ten nie zginął w sumie. No to Daro pewnie nie trafi, ale to już nie ma wielkiego znaczenia, chociaż fajnie, żeby trafił, no. Dobra, weźmy ten wycelowany. Może? Trafił! Przebił się przez te uniki. Dobra, narzędzie medyczne. No kurde, tak kusi mnie ten zwiększacz do obrażeń dla Daro, no. Mniejsza szansa by była na to, że jakąś postać wrogą dopuścimy do ruchu. No wcześniej by zginęła, może. Chociaż różnie to bywa, teraz to mają tam. Ale 9% uników, no. Pułapka dymna, pułapka z kolcami. No 9% uników. No to tak się kłóci trochę, no.
No ale mamy te inicjatywy, no nie wiem. Obrażenia. O, modyfikacja broni. Czekajcie, czekajcie. Wzmocnienie ogłuszenia. To ogłuszenie. Ulepszenie ataku. Opóźnienie. No nie, no nie. Tak, 10% obrażeń też kusi. Szturmowa broń. O, skupienie jest. Ale nie, skupienie mi się pomyliło z tym. No, z tą gwarancją trafienia. Odzyskiwanie, szansa na dodatkowe obrażenia tarczy wygląda nieźle, no ale nie, musimy mieć te gwarancje trafienia jednak. Unik, inicjatywa, 10 do umysłu, za mało. Dobra, możemy się w końcu skupić tutaj na przykład na panelu z danymi. Naładujemy sobie energię, no skanowania to ja tutaj robiłem ostatnio dwa razy nawet, no ale zrobimy sobie jeszcze jedno, może ktoś podszedł właśnie i go namierzymy. Nigdy nic nie wiadomo. Nikt nie podszedł. Śmieć. No dobra, tutaj by trzeba było zajrzeć. Tak dla zasady. Mam nadzieję, że nie wpadnę w pułapkę. Tu jeszcze mamy zeskanowane, więc... O nie! O nie! Jesteś pod Witchavena? Zniszcz czujniki pułapek bronią. Też mogłoby wyjść. No zniszczmy bronią. Mam nadzieję, że to zadziała. Jest 60 punktów doświadczenia. No, współczynnik broni udaro też mamy wysoki. Także jak na ten poziom statku to jeszcze okazuje się wystarczający w zupełności. Myślę, że podejdziemy sobie... Mamy w tej chwili zasięg 4. Podejdźmy sobie... A jajko, ale ja głupi jestem tutaj. Na ukos. Pyk. Nie, wszystko w porządku. Tu coś przy okazji namierzyłem. To sobie weźmy. Narzędzie medyczne. To jako złom. To jest modyfikacja. Warczenie Rakara. Wszyscy wrogowie otrzymują jedno z poniższych strach. Lub obrażenia przez jedną turę, takie 25-20, no, taka karta średnia. 11 do umysłu mamy lepiej, nie? Mamy lepiej? Jak to tam było? Przeszukiwanie, to nie. Muszę w końcu zapamiętać, mi się to z Witchavenem wszystko tu myli. 12 mamy, o. Mamy 12. I odzyskiwanie. Śmieć. Przetwarzamy te wnętrzności Mientusekę. Możemy poprzetwarzać. Dobra. No to idziemy na tych gości tutaj. Strażnik Kobry. Mam nadzieję, że nie będą uciekać. Aha. A tu jest ślepy zaułek, tak? Zróbmy skanowanie, czy czasami nie przeszli tutaj, jak tutaj się zaciemniło. Nie, tam idą, no to mamy ich przy okazji. Nekrostrażnik, też trzeba go później namierzyć. Dobra, zaraz będziemy go ścigać, ze skanerem w łapie. Dobra, no to myślę, że sabotażek na tego ostatniego. Mamy oszczędność rzemiosła, jakby co też. Teraz dwa te scynki z unikami. Ach, biedny Daro. Będą unikać pewnie. No ale próbujemy, no. Wzmocnienie krytyczne. Może jakiś tam oberwie. Ciężka bomba. Jakieś wielkie te uniki nie są. Może coś tutaj powchodzi. Weszło wszystko, krytyki, masakra. Daro jeszcze dostał dodatkowy rzut granatem. Ciężka bomba. No to załapuje się cała trójka. Bum! Może jeszcze jakiś ruch? No jeszcze jeden. No to dobijamy tego tutaj. Dajmy wzmocnienie przeciążenia w takim razie. Co tu się w ogóle stało? Przeciążony strzał to może nie, ale taki zabójczy. Bum! Daro doszedł do głosu. Dziękuję. To zamiatane. Lucik sobie pozbieramy. Ogłupienie. Usuwa z jednostki biologicznej cały unik i dodaje na nią 20% szans na nietrafienie. No, taki
No, takiego medyka by mieć. Chociaż my też chyba moglibyśmy jakoś tam z tego korzystać. Nie jestem pewien. Ale nie, my mamy inne tam takie różne atuty. No, takie medyczne wpadają nam tutaj. Co to jest? Moduł materiałów wybuchowych, narzędzie do broni, granaty. Daro ma lepsze granaty, tak? Broń do walki wręcz, zachwianie, nie korzystamy. Ścigamy tych gości. Tylko, że tu po drodze jakaś pułapka może być. O, nie ruszają się. I znowu źle poszedłem. Mi się źle kliknęło. Dobra, może nam nie wejdą, poczekajmy. Tak. Dobrze, koniec jest bliski. No to w takim razie, jak skoro koniec jest bliski, to sabotaż na nekrostrażnika. Nekostrażnik mógłby być taki z anime jakiś. Neko to jest kot po japońsku, jakby ktoś nie kojarzył. Wzmocnienie krytyczne z granatem. No zobaczymy tym razem, jak Daro tutaj rozpracuje sytuację. Mamy dwa granaty jakby, co? Znaczy te bomby. Tutaj, BUM! Co on robi w ogóle? I dodatkowy ruch znowu, tak? No to tym razem wzmocnienie przeciążenia to może nie, ale ciężka bomba. Aha, na tę dwójkę w ten sposób, dobrze. Krytyki. Jeszcze jakiś ruch? Nie, tym razem mu nie dali. Mówi, starczy, dosyć. Nie możemy na to patrzeć, nie? Dobra, obrażenia. Jak tam jego pancerzyk? Jeszcze strach zadziałał. Minus jeden. No rozumiem. No to jak minus jeden. Chociaż przydałoby się jeszcze bardziej zmniejszyć. Sabotaż. Dobra, wchodzimy w niego już pomału. Jest okej. Okay. Pancerz praktycznie zbity. No trochę kusi mnie dla lepszego efektu. Wzmocnienie przeciążenia i przeciążony strzał. Bum. A szkoda, że nie krytyk. Dobrze jest. Atak umysłowy. Pach. Nekrostrażnik traci ruch. No i co? Ten pancerz cały czas tam zmniejszony, nie? Niech będzie to. Odzyskiwanie weszło. No i popatrzmy. Ulepszacz balistyczny, narzędzie do broni, wzmocnienie kwasu i wzmocnienie ognia, śmieci, to słabe. Granatnik. Dobra, trzeba sprawdzić, jak tam z tym sprzętem stoimy chyba. Aha, już się zapycha. Pomału. Dlatego tak nie szczędzę energii, jak Daro atakuje, bo i tak ją sobie tutaj będziemy odnawiać ostro. Dobra, sortowanko. No to tutaj chyba, nie? Jeszcze trochę czasu mamy. Aczkolwiek całego statku to ja w tym odcinku nie zrobię raczej. No zwłaszcza, że i tak będzie się trzeba w bazie jeszcze ogarniać, to sobie to zostawimy na następny. No ale spokojnie, jeszcze idziemy dalej. Zobaczymy tu na przykład. Materiały do recyklingu. Zgadza się. Właśnie do tego celu będziemy je przeznaczać. Żadnych pułapek nie wyczuwam. Wykryto plagę robactwa. Trzech przeciwników idealnie pod granat, tak? Dobra, zacznijmy sobie na spokojnie od sabotażu na tego. Daro, masz tam jakiegoś krytyka? Nie ma. Nie ma. Ma tylko wzmocnienie przeciążenia. Cóż za nieszczęście. Nie zrobi tak fajnie. Ale może jakieś krytyki wylosuje sam z siebie. No szansę ma sporą też. Bo ważne, żeby te pancerze pozdejmować. Weszły trzy krytyki, nie? Co za Daro. No to w takim razie... Dobra, jedziemy te szyfrowanie umysłu. Ale dwóch będzie mogło atakować.
Chociaż tu jakieś zmieszanie weszło. Dobre i to. Samodzielne ładowanie, dobra. Daro uniknął coś tam. Skoro pancerzyki zmniejszone, proponuję seryjkę w tego środkowego oczywiście. Ta, inni też się tam trochę załapali, ładnie weszło. Daro, jest wzmocnienie krytyczne. Pod granat, pod bombę. Bum. No taka sytuacja, no. Lekka broń dystansowa, zmieszanie, dobieranie kart, takie rzeczy. Rozproszona broń. 20 do umysłu. Komplement. Co to jest? Broń dystansowa, modyfikacja, 1 do inicjatywy, dodatkowa akcja. 14%. Ej, 14% to jest lepsze od tego, co mamy tam chyba. Ja to na razie wezmę, muszę się temu przyjrzeć. Broń, modyfikatory. A nie, tutaj ma, tak, tu jest 20%. 11%. 14%. Podwójny. Dobra, to byśmy ustawili jako złom. Jeżeli chodzi o procka. 18, tu jest 20, ale tu jeszcze... Znaczy nie wiem właściwie... To 20% szansy na wywołanie strachu? Nie zauważyłem, żeby to działało z tym szyfrowaniem umysłu. Możliwe, że to musi być taki bezpośredni hit po prostu przy trafieniu, nie wiem, na przykład bronią albo atakiem umysłowym, tylko że to zawsze strach załącza, to akurat nie zauważymy. Ale taka dota, czy jak to zwać, obszarowa, rozłożone w czasie, to nie zauważyłem, żeby ten strach był załączany. To raczej nie działa. To obezwładnienie też nie zauważyłem, żeby wchodziło z szyfrowania. A może wchodziło, tylko po prostu nie zauważyłem? Było tam coś takiego? Chyba nie. Ale chyba dla dwóch więcej umysłu to nie będziemy kombinować, zwłaszcza, że te karty by doszły, także nie. Ale tak właśnie mnie to zaciekawiło. Ej, no miejsce się kończy znowu, no się miejsce kończy. To rozkładamy, te czachy obcego też rozkładamy. No to zbieramy tu. O, tu mamy śmieci w ogóle. To zaraz sobie zrobimy dużo miejsc. Ale to nie. To nie. To też nie. Dobra, na razie wystarczy. Trochę miejsca się zrobiło. No to trzeba będzie jakieś skanowanko też tutaj niedługo uskutecznić. Wejdźmy sobie tu i... Takie pełne skanowanie na dużym obszarze zrobimy. A cóż to? Panel z danymi. Kumplonauta! Dzień dobry. Zasięg skanowania, unik tu jest. Dobra, zacznijmy sobie od panelu z danymi. Funkcjonujący panel. No, ładować energię możemy, skanowanie tak średnio, bo nie przed chwilą robiłem, no ale niech będzie. Może panel zrobi jakieś takie lepsze skanowanie i pułapki wszystkie wykryje tutaj, jak będziemy chodzić. Dobra. Tu jeszcze musimy odgruzowywać. Tu trzeba tych policjantów odwiedzić. Szukaj. Silna walka wręcz. Nie chce się na złom załączyć. Jest. Idziemy na kumplonautę, co? Śmieci. Mógłbym od razu je przerobić.
Okej. Czy kumplonauta na nas czeka? Czy gdzieś poszedł? No, czeka. Ze swoim kumplem, no bo to kumplonauta. Zmiażdżenie czy rozwałka? Może demolka tym razem? By się okazało, że to znaczenie ma jakieś, nie? Co wybierzemy, to może jakiś tam, na przykład ma inną szansę na korzystanie z jakichś lepszych ataków, coś takiego. No to co, sabotażyk chyba na kumplonautę. No, nasz stary znajomy, profanator. No nie ma wzmocnienia krytycznego. Trzeba będzie tam w drzewku Witch Havena jakieś takie jeszcze wykorzystać jego atuty, żebyśmy mogli sobie karty podmieniać, dobierać tam coś. Coś wymyślimy, nie? Krytyk. Na kumplonautę chyba wszedł, nie? Myślę, że tutaj jednak atak umysłowy na tego gościa bym zrobił, tak dla odmiany. Żeby ten strach jednak działał, może sprawi, że nic nam nie zrobi. No jednak. No ale to tylko smernięcie po pancerzu, nic strasznego. Jak tam pancerz kumplonauty? Minus 2. Minus 2. No to myślę, że możemy w niego tutaj wjeżdżać pomału. Okej. Zabójczy strzał. Nie, ciężka bomba, dajmy jeszcze. Tak jest. Dobijemy tutaj szyfrowaniem umysłu. No 91, czy jakieś krytyki tu powchodzą ładnie, nie wiem. Jeszcze działa sabotaż? Jak to tam było? No dobra, to w takim razie... oszczędność rzemiosła, abyśmy dobrali ten nasz atak fajny. O, tu jest. No, dobrze jest. Wywalił mu ładnie, 19 tylko mu zostało. No i świetnie, zabójczy strzał. Mnie też to boli, powiedział Daro. No, Daro ma dobre serce. Rdzeń, ta modyfikacja, 24. No, może teraz się przekonam, jednak byśmy to wzięli, może jakieś przełamania by były. Do obrażeń? Zaraz zobaczymy. Tutaj mamy lekką broń dystansową. Uniki pancerz. Uwaga, cyk! Co tu jakieś fajne? No nie. Potrzebujemy czegoś z odpornościami, takimi dla Witch Havena. Na razie mamy lepsze, ale to... Wydaje mi się, że... mogłoby być wskazane. Tylko tak, jeżeli będziemy tu robić jakieś podmianki... Bo to już jest 24. To już jest 6 więcej. Musimy zobaczyć. Mamy tutaj 28 obrażeń. 28, 16, 12. 28, 16, 12. 29, 16, 13. Zostawmy to. Jest też jedna karta. Jest też szansa na obezwładnienie. Tutaj była większa szansa, ale... Jeszcze było to odzyskiwanie, ale to akurat u niego nieważne. Myślę, że w ten sposób bym spróbował. On tutaj kumuluje te różne obrażenia, coś tam. Może akurat będzie fajnie. Gdzieś tam to szale przechyli, nie? Dobra, myślę, że tutaj zakończymy odcineczek. W następnym odcinku dokończymy już ten wrak i tam w bazie się troszeczkę ogarniemy. Tak mi się wydaje. No chyba, że jeszcze skanowanko sobie zrobimy w tym odcinku. Pójdę tutaj na ukos, tak żebyście wiedzieli, na czym stoimy i czego się spodziewać w następnym odcinku. Tutaj skanowanko, tutaj zwiększenie zasięgu. Aha, będą obszary takie toksyczne. Tutaj będziemy mieli... Nie wiadomo, co tu będziemy mieli.
bo jak obszar jest toksyczny, to się okazuje, że nie zawsze możemy podejrzeć. Będziemy usuwać złom, jeszcze coś tu pewnie będzie. Tu usuniemy złom, zrobimy tego questa, trzeba będzie wrócić do panelu jeszcze. Mamy ten modyfikator umysłowy jakiś tam wykorzystać na jednym z tych policjantów. No dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie.